Proszę, witaj. Dzień dobry, witam. Jarosław Kaczyński wystąpił, zapowiedział wyjazdy polityków PiS-u do miast wojewódzkich, do powiatów. Jak ten komunikat został przyjęty w Sejmie? No to jest jednoznaczny sygnał. Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje się do wyborów samorządowych. Rusza prekampania. Najpierw miasta wojewódzkie, później byłe miasta wojewódzkie, następnie powiaty, aż do etapu gmin, kiedy to większa liczba parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości będzie zaangażowana w tę kampanię wyborczą. Chodzi o to, aby odzyskać utracony elektorat, chodzi o to, aby informować społeczeństwo o wszystkich nieprawidłowościach, jakie od momentu objęcia rządu przez koalicję Donalda Tuska 13 grudnia zostały podjęte w państwie polskim. Trzeba zaznaczyć te obszary, które są dzisiaj newralgiczne, niebezpieczeństwa, jakie mogą spotkać Polskę w niedalekiej przyszłości, związane między innymi ze zmianą traktatów, z deptaniem polskiej konstytucji, z ewentualnym odejściem od energii atomowej, co uderzy w polską gospodarkę, w polskie bezpieczeństwo energetyczne i po raz kolejny być może uzależni nas znowu od surowców ze strony Federacji Rosyjskiej albo od mechanizmów, od technologii odnawialnych źródeł energii, które będziemy musieli na masową skalę kupować od niemieckich producentów. Chodzi o dobry miks energetyczny i także zachowanie umowy społecznej, jaka została podpisana ze związkami zawodowymi, odchodzenie od węgla, dekarbonizacja, długa droga, spokojna, efektywna do roku 2049. Na pewno w tej strategii rozmowy z Polakami, informowania społeczeństwa o czyhających na nas zagrożeniach będą także rozmowy dotyczące dużych projektów infrastrukturalnych, centralny port komunikacyjny. Jak wiemy, nowa władza chce przeprowadzić dogłębny audyt, a najprawdopodobniej efektem tego audytu ma być odejście od tej strategicznej inwestycji. Również z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa militarnego, obronnego, o czym mówił były sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, akcentując, jak ważna jest budowa tak dużego portu w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli w Polsce, pomiędzy Warszawą oraz Łodzią. Tematów, które Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało omówić z Polakami właśnie na tym poziomie lokalnym, gminy, powiaty, ale też miasta wojewódzkie, jest bardzo dużo. To, że sam prezes Jarosław Kaczyński już w ten weekend wyrusza w tę podróż i spotka się z mieszkańcami kilku miast, też jest bardzo jasnym sygnałem, że Prawo i Sprawiedliwość na poważnie podchodzi do tego tematu, na poważnie podchodzi do wyborów samorządowych, że nie zamierza oddać tych wyborów i będzie walczyło o zwycięstwo. Każde kolejne zwycięstwo, najpierw wybory samorządowe, później wybory europejskie, wybory prezydenckie, a na końcu wybory do Parlamentu Krajowego. Każdy etap, każdy szczebel tej drabiny jest niezwykle istotny, żeby budować tę dobrą energię, dobry PR wokół tej formacji i żeby właśnie przestrzegać społeczeństwo przed tym, co dzieje się w ostatnim czasie. Zawłaszczanie mediów publicznych, skok na prokuraturę krajową, uwięzienie dwóch polityków, którzy zostali poddani torturom. Polacy, ale też instytucje światowe, europejskie muszą się o tym dowiedzieć. Jeszcze bardzo szybko jedno pytanie, ponieważ do Sejmu nie dotarł dzisiaj minister Sienkiewicz i nie wiadomo, czy przebywa w pustyni, czy w puszczy. Przepraszam. Chyba się nie słyszymy. Też nie wiem, czym jest spowodowana nieobecność. Słyszymy się. Mhm. Też nie wiem, czym jest spowodowana nieobecność ministra Sienkiewicza. Nie wiem, czym jest spowodowana nieobecność ministra kultury i dziedzictwa narodowego, ministra Sienkiewicza. Wiemy natomiast, że prokuratura chce postawić zarzuty pani notariusz, która miała w 107 minut sporządzić 5 aktów notarialnych, przygotować, później zaprezentować, potwierdzić autentyczność. To jest praktycznie niewykonalne. Najprawdopodobniej doszło do przestępstwa poświadczenia nieprawdy w dokumentach urzędowych w momencie, kiedy właśnie Bartłomiej Sienkiewicz jako minister kultury i dziedzictwa narodowego wypełniał dyspozycje, które zlecił mu premier Donald Tusk, przejmowania mediów publicznych. W tak krótkim czasie nie było możliwe, aby minister pojawił się w kilku miejscach jednocześnie, zwołał zgromadzenia walne, odwołał rady nadzorcze, odwołał zarządy, powołał nowe rady nadzorcze, które wyłoniły nowe zarządy.
sądy i żeby jeszcze w tym czasie sporządzić kilka aktów notarialnych. Najprawdopodobniej doszło do poważnego przestępstwa. Wiemy, że pani notariusz przebywa, jeżeli się nie mylę, w Ameryce Południowej. Akurat w tym czasie, kiedy organy ścigania próbują się z nią skontaktować i postawić jej zarzuty, jest nieobecna w kraju, przebywa za oceanem. A Bartłomiej Sienkiewicz jest osobą, która w tym temacie ma największą wiedzę. Nie wiemy też, gdzie w tamtym czasie naprawdę przebywał Bartłomiej Sienkiewicz. Wiemy, że śledczy zabezpieczyli między innymi monitoring z resortu kultury i dziedzictwa narodowego i na podstawie zebranego materiału dowodowego są gotowi stawiać konkretne zarzuty związane z popełnionym przestępstwem. Nie ma pani notariusz, nie ma ministra Sienkiewicza. Oczywiście te dwa fakty możemy ze sobą połączyć i znajdziemy odpowiedź na pytanie, skąd ta absencja dzisiaj w parlamencie. No właśnie, pewnie minister Sienkiewicz pytał się pani notariusz, quo vadis, pani notariusz, ona nie odpowiedziała, a sejmowy potop relacjonuje nam Miłosz Kłeczek i pewnie niebawem kolejne wejście. Pięknie dziękujemy. Dziękuję bardzo. A do naszego studia, proszę państwa, za chwileczkę wkracza śmiało Piotr Kieraga z najnowszymi informacjami.